Nazywam się Michał Pipa i będę robił prezentację na temat kompozerów. Okej. Najpierw tradycyjny slajd o mnie. Jestem programistą PHP. Nie boję się przyznać. Od 5 lat używam frameworka Symfony. Jestem również kontrybutorem tego frameworka. To są moje konta na serwisach społecznościowych, gdyby ktoś kiedyś był zainteresowany. I... proszę? Ja uznaję to. I generalnie jeszcze jestem jednym z założycieli śląskiej grupy użytkowników PHP. To jest generalnie dość nowa inicjatywa, mieliśmy na razie dopiero 2 spotkania. Jeżeli jest tutaj ktoś ze Śląska albo w ogóle z okolicy, to zapraszamy na nasze spotkania. To są wszystko linki, także będzie sobie można kliknąć, poczytać. Staramy się organizować spotkanie regularne. Będzie w internecie. Okej. Okay. Teraz ankieta. Ale kontrol CSS działa. Dobrze, to może taka ankieta, ja dalej na rozmawienie. Pierwsze pytanie, to kto programuje w PHP? Spodziewałem się dość. A kto używa frameworków? A kto słyszał o PSR0? No nie wiem. Kto używa systemu kontroli wersji? A kto używa Gita? Nie wiem. Ostatnie pytanie, kto używa kompozytora? No to też nie wiem. Okej. Co to jest kompozer? Kompozer to jest narzędzie, które rozwiązuje jakiś problem, tak? Mamy problem, chcemy go jakiś rozwiązać. Naszym problemem jest zarządzanie niezależnościami. Większość naszych projektów używa jakichś zewnętrznych bibliotek. Wiadomo, nie chcemy implementować funkcjonalności cały czas od nowa. I problemem jest to, że dopóki jeszcze używamy jakiejś jednej zewnętrznej biblioteki, jesteśmy w stanie na tym panować, w sensie używamy biblioteki X w wersji 1.0, no i fajnie, no, to jest już łatwo zapakować. Problemem jest to, że te biblioteki często wprowadzają kolejne swoje zależności, tak? Czyli jakaś biblioteka zależy od jakichś kolejnych bibliotek, też w jakichś konkretnych wersjach, wiadomo, tak? Kolejnym problemem jest jakby to, że możemy mieć kilka różnych bibliotek, które mają różne zależności. I czasami te zależności się z nimi kłócą. Na takiej zasadzie, że nasza biblioteka X używa biblioteki Y w wersji pierwszej, a biblioteka Z chce używać biblioteki Y w wersji drugiej. Tego się nie da pogodzić. Tego się nie da pogodzić, ale to prowadzi do dużych problemów, bo kiedy zainstalujemy te dwie biblioteki naraz i bibliotekę, powiedzmy tą Y w wersji którejś tam, zawsze będziemy mieli błąd z jednej lub z drugiej strony. No i teraz musimy tego szukać. Skąd się wziął ten błąd? Która biblioteka go wprowadziła? No to jest problem. Oczywiście podałem przykład problemu takiego nierozwiązywalnego, to znaczy jakoś nie da rozwiązać, z której z tych bibliotek musimy zrezygnować, ale przynajmniej nie musimy tym zarządzać. No i jako przykład tutaj podaję Symfony Standard Edition, kropujmy taką bibliotekę i ona ma 12 zależności. 12. Ale to jest tylko początek, bo one wszystkie mają swoje zależności. Ja nie wiem, ile jest. Nie liczyłem, ale to będzie tego dużo. I no, problemem są na przykład takie rzeczy jak Doctrine ORM, który jest zależny na przykład od Doctrine Common. A z Doctrine Common akurat wiele bibliotek korzysta. No i to generalnie musi grać ze sobą, tak? W sensie, no, wiadomo, jeżeli korzystamy z biblioteki, która korzysta z wielu bibliotek, to twórcy tej biblioteki, no, oczywiście tak zadbali o te zależności, żeby one ze sobą grały. Natomiast problemem jest właśnie, zaraz do tego dojdziemy, ten framework, który generalnie, przynajmniej w wersji pierwszej, ja zadaję często to pytanie, czy ktoś wie, bo najprostszym rozwiązaniem, jak ktoś, mówimy o ten framework jeszcze dalej w wersji pierwszej, wersja druga wyszła niedawno, no ale powiedzmy, że jeszcze jesteśmy przy wersji pierwszej, czy ktoś wie w ogóle, jak użyć komponentów Zenda tak samo jak z siebie, to znaczy, w ogóle chcemy używać na przykład Zenlucji, tak? I teraz bierzemy nie całego Zenda, co było najprostszym rozwiązaniem, ale tylko Zenfusion. Teraz zadziała, no to czy nie? Gdzie to sprawdzić? Wiesz?
Marka ja jej nigdy nie znajdę. Ona jest taka, że wiesz, nie jest łatwo do niej trafić. A jak do niej trafisz, to masz dalej problem, prawda? Ponieważ masz po prostu te opisy i sobie szukujesz. Ten komponent zależy od tych. Ale chcesz ten drugi i teraz sobie musisz to jakby ręcznie połączyć. Te wszystkie zależności od tych wybranych twoich komponentów. Mniej więcej ręcznie. A niektóre są oznaczone jako opcjonalne, a niektóre nie. No i teraz trzeba samemu z tego jakoś wykonać. No to jest generalnie kłopotliwe. Nie wiem, że to jest niemożliwe, ale to jest kłopotliwe. Tutaj, jeżeli teraz przejdziemy do Zend Frameworka w wersji drugiej, no to... Okej, ja jestem bardziej... używam Symfony. Ale no jest bardzo ciekawy przykład. Tutaj jest link. Oczywiście powiem, o co chodzi. W Symfony, w nowym Symfony była taka idea, żeby zintegrować właśnie komponent Zend Filter z Zenda 2 z formularzem i Symfony. No, bo to nie ma po sensu tego implementować, a Zendzie to jest bardzo fajnie zaimplementowane. Był jeden problem, no generalnie, gdyby Symfony chciał używać komponentu Zend Filter, to w tej chwili w dwójce Zenda tylko zależności dla Zend Filter były takie, że praktycznie ciągnął ze sobą całego Zenda 2. Co jest dość niefortunne, ponieważ każda instalacja Symfony musiała przechodzić w zasadzie z całym Zendem. W tej konkretnej wersji. A większość tylko nie było używane. Można sobie poczytać tę dyskusję i tutaj no, twórcy Zenda obiecywali, że owszem, za niedługo podefiniują te zależności tak, żeby one były tylko minimalne. Czyli to, co naprawdę jest tylko potrzebne. No, ale to jest generalnie problem, tak? To jest na przykład problem dla twórców dowolnych bibliotek, gdyby oni chcieli użyć Zenda, no bo w tej Zendzie dwójce zależności są jeszcze podefiniowane trochę tak na łatwiznę, w sensie, dobra, to wrzućmy prawie wszystko. No i to jest problem. No i właśnie problem się robi jeszcze większy, kiedy, jak chcesz, oczywiście zapraszam do pytań, także jak chcesz się pokłócić, to... problem się robi coraz większy, gdy musimy utrzymywać wiele różnych projektów. Wtedy generalnie każdy projekt ma takie sobie własne zarządzanie zależnościami. Teraz są już pewne rozwiązania tego problemu. Jednym z tych narzędzi jest Opera. Ja generalnie jest Opera. Dlaczego? Po pierwsze, on instaluje pakiety globalnie. Czyli jeżeli na serwerze zainstalujemy z Opera jakąś paczkę, no to w innym projekcie już generalnie mamy tą paczkę. W tej wersji. Generalnie nie zmienimy tej wersji. Da się instalować Opera lokalnie, no ale to jest takie... Nikt tego nie robi. Po prostu. Były pewne haki w starym Symfony, które instalowały to lokalnie Perem, ale to się nie sprawdza. Kolejna wada Pera jest taka, że tworzenie własnych pakietów i własnego kanału jest skomplikowane. No bo generalnie, gdy napisaliśmy sobie bibliotekę i chcemy ją rzucić w Perze, to nie ma problemu, no możemy sobie tam rzucić. Jako open source, no ale jeżeli mamy jakiś swój firmowy kod, który jest generalnie closed source, ale chcemy go instalować Perem, no to musimy zrobić swój własny kanał. No i tego też się praktycznie nie dało łatwo zrobić, ale są dzisiaj już rozwiązania na to, to znaczy Pirum to jest bardzo proste narzędzie, które tworzy kanały i później można do niego dodawać pakiety. Jak to Pirum ułatwiło sprawę, to ja mogę powiedzieć, że ten poprzedni pakiet, który tworzył kanał Pera, no to on był tak skomplikowany, że był używany tylko na stronie Pera. A kiedy wyszło Pirum, no to ja widzę je teraz wszędzie. Każdy praktycznie, kto stworzy kanał Pera, robi to w Pirum. Ale to jest Pirum tworzy tylko kanały, natomiast musimy jeszcze sobie otworzyć tą paczkę i ją pać. Czyli tworzyć pakiet XML i sobie go tam edytować, co jest też troszeczkę niewygodne. Jest Perform, który nam to też ułatwia, to jest taki obiektowy interfejs do tego. No natomiast dalej to nie są rozwiązania idealne, nie jest to łatwe. Tak? Ale jeszcze w ogóle tych narzędziach trzeba wiedzieć, bo jak ktoś nie wie, to się zakopie w ogóle i będzie szukał tych standardowych narzędzi, które są niesamowicie skomplikowane. Definiowanie zależności dla projektu nie jest elastyczne. Ponieważ w Perze możemy zdefiniować zależności tylko, które są z Pera. Czyli jeżeli ja mam jakiś plik zip i chciałbym go użyć jako zależność, no to muszę z niego zrobić paczkę Pera. Najpierw, żeby móc do niego zdefiniować zależność. A jeszcze gorzej, jak ten plik zip jest gdzieś na jakimś serwerze i generalnie on tam jest aktualizowany, ja do tego nie mam no to jest jeszcze trudniej. A chciałbym mieć na przykład aktualizację robioną, żeby to było samo. No ten punkt do mnie nie przemawia, natomiast że instalacja samego Pera jest problematyczna, bo każda normalna dystrybucja Linuxa
teraz zainstaluję, bez żadnego pytania, natomiast podobno na innych systemach operacyjnych ludzie mają z tym duże problemy. Jest to problem na tyle duży, że on cały czas się pojawia i cały czas powraca. Do mnie to akurat nie przemawia, ale to jest też istotny problem. No i to, że ogólnie jest skomplikowany, no to już mówiłem. Tu jest taka ciekawostka, też taki link takiego gościa, który pisał na stronie swoje problemy, jak chciał PHP Unita zainstalować, żeby potestować seda. Znaczy, ja się generalnie nie znam i słabo mu to poszło, ale no, to jest taki problem, że jak ktoś chce tego po prostu użyć, to on musi o tym poczytać, jakieś manuale, który dopiero też nie jest taki fajny. I co to jest kanał, a dlaczego trzeba zrobić discover, autodiscover, takie rzeczy. No ten facet, jak sobie to poczytacie, to niezła komedia jest, jak on to próbował robić. No i sama nazwa PHP oznacza wiele rzeczy. Oznacza bibliotekę rozszerzeń do PHP, oznacza ten sam system instalacji pakietów, jest też PR jako styl kodowania, PR jako rozszerzenie PHP-C, czyli PEG i społeczność też nazywamy PR. Jak się mówi PR, to generalnie każdy to rozumie inaczej. A niektórzy mówią PR. Czyli nowa wersja Pera. Pira. Okej, okay. Ale on nie zyskał w ogóle popularności, tak? Czyli no wyszedł, niby miał być fajny, miał być rozwiązaniem, ale ja powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy on jest dobry, bo no, on w ogóle nie jest popularny, więc generalnie ciężko nawet to powiedzieć, tak? A już tam jest chyba nie lata. Okej. Więc dlatego instalowanie z Pera narzędzi, które mają być dostępne globalnie, jak na przykład PHP Unit, to jest generalnie ok. Bo takie narzędzie chcemy mieć jedno, zazwyczaj na naszej wersji. No jeżeli nasze testy już zależą od wersji PHP Unita, ok, to się może zdarzyć, ale to zazwyczaj posiadanie najnowszej wersji PHP Unita rozwiązuje sprawę, tak? Bo ona nie jest zazwyczaj niekompatybilna wsteczna. Natomiast, no, jeżeli chcemy już mieć biblioteki, które są zależnościami, no to ta globalna instalacja w ogóle nie daje rady. Dlatego Symfony kiedyś puszczało pakiety Pira, ale teraz już nie. I rozwiązanie jest Composer. Okej. Okay. Jak działa Composer? No, generalnie mamy ten problem, że nasz projekt używa wielu bibliotek. Niektóre z nich używają kolejnych bibliotek. Więc my sobie deklarujemy, czego my używamy. I to już wystarczy. Composer sam sobie odnajduje te wersje bibliotek, które my potrzebujemy i instalujemy. Okej. Okay. Czyli generalnie Composer zarządza zależnościami, nie pakietami. Tą różnicę może będzie później widać, ale to generalnie chodzi o to, żebyśmy potrafili właśnie dobrze zarządzać naszymi zależnościami. Instalujemy pakiety tylko lokalnie. Czyli jak instalujemy coś z Composera, nie musimy się martwić, że zepsuje jakiś projekt. To będzie zainstalowane w katalogu, w którym to mieliśmy. Jest łatwy w użyciu, co mam nadzieję, że uda mi się udowodnić. Elastyczny, ponieważ on ma wiele trybów instalacji z różnych źródeł. Także to też myślę, że pokażę. Natomiast nie jesteśmy przywiązani do jakiegoś konkretnego formatu tej paczki. No i wprowadza dobre praktyki, co jest jedną też z ważniejszych tutaj rzeczy. Czyli PSR, SPDX, to jest to mało ważne, Semver, to jest Semantic Versioning. Czyli sposób, w jaki mają być nazywane, czy numerowane wersje bibliotek, no to generalnie jest ważne. To jest ważne, ponieważ Composer interpretuje to numer wersji. No i warto byłoby, to w ogóle jest dobra praktyka, żeby używać tych numerów wersji. W skrócie chodzi właśnie o to, że mamy te trzy liczby, pierwsza, druga, trzecia i no, na przykład pierwsza, jak się zmienia, to się zmienia na przykład kompatybilność API, tak. Można poszukać sobie, to jest też. Okej, okay, w tej chwili Composer jest w wersji alfa, czyli powiedzmy, że oficjalnie nie jest jeszcze stabilne, jakby to kogoś interesowało. Stabilne wydanie było planowane na koniec lata. Znaczy, to była taka ostatnia informacja, że będzie na koniec lata, ale jak na mnie to lato się skończyło, więc dalej jest alfa. Ale działa. Działa, aczkolwiek przyznam, że nie zawsze. Znaczy, zdarzają się problemy.
Pierwszym rozwiązaniem problemu, kiedy odwalamy kompozera i idziemy błędy, takie czerwone komunikaty, to jest po prostu zupgrade'owanie go do najnowszej wersji. Bo często nowe wersje wprowadzają, no, zmieniają zachowanie, tak? Także to jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. No i ten upgrade nie pomaga, to zgłosić błaga. Ale ostatnio to się zdarza już naprawdę rzadko. To znaczy upgrade, a później rozkładamy. Sam narzędzie Composer było zainspirowane narzędziami NPM, czyli Node Package Manager i Bundler. Jeżeli ktoś zna te narzędzia, znaczy ja nie znam Bundlera, no NPM znam, to generalnie powinien się czuć jak w domu. To jest bardzo podobne. Szczególnie podobne do NPM. Autorami są Nils i Jordi. Okej. Okay. Jak to zainstalować? Buget bądź kernel, to znaczy tutaj jest specjalny skrypt PHP, który się ściąga i rozrzuca na interpreter PHP. Ten skrypt generalnie mało co robi, można sobie go oczywiście obejrzeć, on tylko sprawdza, czy mamy wymaganą wersję PHP i wymagane rozszerzenia. I to nam ściąga plik Composer FAR. Composer jest zapakowany do jednego pliku FAR, także to jest zawsze jeden plik. No i najwygodniej jest nie trzymać sobie tego pliku lokalnie, tam gdzieśmy go ściągnęli, tylko sobie go najlepiej wrzucić do jakiegoś katalogu z PAFA, tak, głównego. No i częstą praktyką jest zmienianie nazwy z composer.far na composer, żeby to wyglądało jak normalne polecenie. Aktualizacja później jest banalna, ponieważ on ma wbudowane polecenie self-update, czyli po prostu wpisujemy composer self-update, jak się sam aktualizuje. Ale jeżeli go wrzuciliśmy do tego katalogu USR Local Bin, to musimy pamiętać o tym, że powinniśmy wykonać to drugie polecenie jako root, bo tylko root tam może coś wrzucić. Ok. To była instalacja, no banalna. I w tym momencie mamy ten nasz projekt, tak? I no co teraz robić? Chcemy używać jakiejś biblioteki, tak? Chcemy używać, tutaj jest przykład akurat monologa, biblioteka monolog to jest biblioteka do logowania. No ona jest często używana w przykładach do kompozera, ponieważ autorem jest też Jordi, ten sam, który zrobił kompozera. Ale jest to też dobry przykład. Ta nazwa, monolog, znaczy generalnie chcemy używać biblioteki monolog, to co najpierw robimy, szukamy tej biblioteki. To będzie zaraz dalej w slajdach, natomiast tak, mamy taką wyszukiwarkę. Pakietów, się nazywa packages i na tej wyszukiwarce wyszukujemy sobie określone biblioteki, które chcemy używać. Czyli w tym przypadku monologa. Chodzi o to, żeby znaleźć tą nazwę. Czyli monolog slash monolog. To jest nasza nazwa tej biblioteki i ją sobie tutaj wpisujemy. To jest format JSON. I podajemy jeszcze numer wersji, której chcemy używać, tak? No bo to jest dla nas istotne, że chcemy tego używać w jakiejś wersji. Numer wersji możemy podać, podając tę wersję dokładnie. Czyli 1.0.0 na przykład, jeżeli wiemy, że chcemy konkretnie tej wersji używać, ale możemy użyć takiego whitecarda właśnie, czyli, no, czyli gwiazdki. I tutaj akurat jest zdefiniowane, czyli to, co tutaj jest napisane, to używaj monologa w najnowszej wersji 1.0, czyli 1.0.4 na przykład, jeżeli 1.0.4 jest najnowsza, a chyba 1.0.2 jest teraz najnowsza. Okej. Okay. Ale tutaj musimy o tym pamiętać, że w tym miejscu definiujemy tą wersję, której my chcemy używać. Jak zaraz pokażę, później my możemy jeszcze aktualizować. Ponieważ w tym momencie używamy najnowszej wersji 1.0. W momencie instalowania to może być wersja 1.0.1. Ale na przykład za tydzień wyjdzie wersja 1.0.2. Ona nadal będzie pasowała do naszej definicji. Więc jak zaupgrade'ujemy wtedy nasze zależności, to ta wersja 1.0.2 będzie dalej pasowała. Ale jeżeli wyjdzie później wersja 1.1, ona już nie będzie pasowała do tej definicji, ona się nigdy sama nie zainstaluje, póki nie zmienimy tej definicji naszej zależności. Bo na przykład obawiamy się, że wersja 1.1 może wprowadzać niekompatybilności wsteczne, a według semantic versioning wersja 1.0 i trzecia liczba to są tylko kolejne wersje backfix, które nie powinny nic zepsuć. Ok. Czyli jak sobie, musimy sobie stworzyć ten plik. On się nazywa composer.json i definiujemy w nim zależności. Czyli po prostu podpuszczamy require.
Jak sobie zapiszemy ten plik, to w tym katalogu robimy polecenie composer install, które na podstawie definicji z tego pliku instaluje tą zależność. To jest właśnie output, co się stanie, jak z tym plikiem composer.json instalujemy tę zależność. Ok. Teraz poprzedni przykład dotyczył takiej sytuacji, kiedy my definiujemy zależność. Ale jest też często taka sytuacja, kiedy my na przykład ściągamy z źródła jakiegoś projektu i chcemy do niego doinstalować zależności. To znaczy, że nie my je definiujemy, tylko już w tamtym projekcie jest zdefiniowany plik composer.json. Sytuacja jest generalnie analogiczna, z tym wyjątkiem, że my tego composer.json nie tworzymy. Czyli po pobraniu źródeł, na przykład Symfony, w katalogu źródłowym po prostu robimy polecenie composer install i wszystkie zależności zdefiniowane w tym projekcie nam się zainstalują. No ale tutaj oczywiście output skróciłem, bo jak mówiłem, zależności jest tutaj dużo. Ale tak to generalnie wygląda, że composer wyszukuje tych zależności, ściąga je, informuje nas również o sugerowanych zależnościach. Czyli jeżeli jest jakaś opcjonalna zależność, która mogłaby jakoś wzbogacić nas, to jest przykład akurat Doctrine Data Fixtures, czyli biblioteka do ORM-a Doctrine, która pozwala nam definiować nasze własne fixtures, czyli dane, powiedzmy przykładowe. Ona nie jest obowiązkowa, ale bardzo przydatna, więc z kompozem nam o tym odpowiada. To, co tutaj jest dalej robione, to właściwie powiemy o tym teraz. Czyli zostało utworzone. To jest nasz projekt. I domyślnie nasze zależności są instalowane do katalogu na nazwie vendor. Możemy to zmienić w konfiguracji composera, ale to jest dobra nazwa. Czyli został ten katalog utworzony i do niego zostały zainstalowane zależności. Co jeszcze zostało utworzone? To mi się tutaj nie przeskoczyłem. Ale w każdym razie plik composera. Do niego przejdziemy zaraz. A to jest generalnie plik, który przechowuje te konkretne wersje, które były ściągnięte. Bardzo ważny plik. O nim będziemy mówić za chwilkę. I jedna z fajniejszych rzeczy to jest konfiguracja loadera do naszego projektu. Ona również została wygenerowana w katalogu vendor. Do tego też przejdziemy. Generalnie to jest tylko, chciałem powiedzieć, czego się możemy spodziewać. No i właśnie, plik composer log. Zawsze powtarzam, że jak coś z tej prezentacji by ktoś chciał wynieść, to. Ten plik powinien być wersjonowany w systemie kontroli wersji. Jak również i composer.json. Natomiast katalog vendors nie. Czyli ignorujemy katalog vendors. Chodzi o to, że ściągamy sobie go za każdym razem, jak stworzymy ten projekt. Natomiast te dwa pliki koniecznie muszą być wersjonowane i koniecznie musi być generowany composer log. To jest często mylące, ponieważ ten plik jest generowany. No to ktoś mówi, się wygeneruje za każdym razem. Przecież nie muszę go trzymać w systemie kontroli wersji. A to jest kluczowe. Dlatego wyróżniłem wręcz. O co chodzi? Jak to działa? Chodzi o to, że każdy, kto instaluje zależności w naszym projekcie, żeby ściągnął tą samą ich wersję. To jest związane z tym, co mówiłem wcześniej, że jeżeli zdefiniowaliśmy wersję jakiejś biblioteki jako 1.0 gwiazdka, czyli zainstalujmy najnowszą wersję 1.0, tak? I powiedzmy, że ja dzisiaj sobie uruchamiam composer install i sobie instaluję zależności, i instaluje zależność monolog w wersji 1.0.0. Jest fajnie. Mój kolega za tydzień instaluje ten sam projekt, uruchamia komputer install, ale najnowsza wersja monologa to już jest 1.0.1, w której powiedzmy pojawił się błąd. I mojemu koledze ten projekt nie działa, a mi działa. No i generalnie mamy te same źródła, ale mamy różne zależności. I no, teraz długo możemy się kłócić, tak? Kto ma lepszą wersję i czemu nie działa i doszukiwać się tego. Ale no, nie tego zachowania chcemy. Więc po to jest plik composer log, że on w momencie instalowania u nas zależności jest generowany i w nim jest zapisana dokładnie ta wersja, która u mnie się zainstalowała. Ja ten plik później komituję do systemu kontroli wersji. I mój kolega za tydzień będzie ściągał ten projekt, on również pobierze ten plik composer log
i zainstalują mu się te same wersje, które były u mnie. Proszę zauważyć, że jeżeli będzie ta sytuacja, o której mówimy, czyli będzie nowa wersja monologa, która nawet pasuje do naszej definicji z composer.json, ona nie zostanie zainstalowana, okej, okay, właściwie, no, to jest to, że ponieważ polecenie install, najpierw sprawdza, czy wersja zależności jest w composer log. Jeżeli jest, to instaluje dokładnie tą, nieważne co jest composer.json. Dzięki temu każdy, kto instaluje zależności w tym projekcie, uzyska te same wersje. No to jest generalnie kluczowe, bo inaczej to w ogóle ciężko to coś takiego utrzymać. A co w przypadku, gdybyśmy chcieli wersję biblioteki? Gdybyśmy chcieli zaktualizować. Już chwileczkę, dobrze? Bo to jest... Znaczy w zasadzie to... Okej. Okay. Jeżeli plik rock w ogóle nie istnieje, czyli to jest ta sytuacja, kiedy my dopiero złożyliśmy composer.json, to ten plik jest stworzony właśnie, tak? Ok, tutaj jest odpowiedź na właściwie twoje pytanie, czyli jest polecenie update, które ignoruje jakby composer log i instaluje zawsze najnowsze zależności z composer.json. Proszę używać z rozwagą. Właśnie, tylko i to jest ten problem, tak? Tylko, że zobacz, jeżeli na przykład masz taką swoją ulubioną bibliotekę, dajmy na to monologa, ufasz temu autorowi tej biblioteki, że on rzeczywiście stosuje semantic version i że te kolejne wersje faksowe u niego nic nie zepsują, to sobie wpisujesz w composer.json, że tu używasz wersji 1.0x. A teraz masz bibliotekę z jakiegoś niezaufanego źródła i mówisz, no ale ten gość już kilka razy od niego korzystał i on coś popsuł, tak? To nie wpisuj w composer.json webcarda. Tylko zapnij się na tę konkretną wersję, bo jemu nie ufasz. I w tym momencie, jak zrobisz composer update, to ta biblioteka, że tak nazwę, mniej zaufana, ona pozostanie dalej w tej samej wersji, a monolog zostanie zaktualizowany, tak? Jakby my tą gwiazdką, bo my tą gwiazdkę oczywiście możemy wstawiać nie tylko na tej trzeciej liczbie, ale również na drugiej. Więc my jakby tą gwiazdką możemy sobie sterować, co my chcemy aktualizować i w jakim zakresie. Naprawdę nie ma problemu, żeby w composer.json sobie wpisać konkretną wersję. Wtedy ona nie zostanie zaktualizowana. I to jest jakby rozwiązanie tego problemu, tak? Czyli my nad tym wszystkim panujemy. W jednym pliku prostym JSON-owym. To jest ważne, to pytanie. Tutaj na tym slajdzie mam zawartość pliku composer.log. No nie jest to może potrzebne w ogóle znajomość tego formatu nikomu. No natomiast chciałbym tylko zwrócić uwagę, że pod kluczem packages jest tablica i tam jest klucz version i on właśnie tam jest zapisana ta wersja, czyli paczka monolog jest zainstalowana w wersji 1.0.2. Ten plik akurat był utworzony z tamtego composer.json, gdzie była wersja 1.0 gwiazdka w composer.json. Więc no, ta wersja jakby pasuje. No. I dlatego każdemu się ta wersja zainstaluje. Czym jest hash? Proszę? Czym jest hash? To jest hash tego... Tak, podejrzewam, ale generalnie nie wiem. No tak, ten nie zmienię. Tak? Znaczy, no podejrzewam, że ten hash, tak, że to jest hash tego pliku i on zapewne służy kontroli, czy ten plik jest, czy ten plik nie jest zepsuty. Natomiast, no nie wiem, nie sprawdzamy, tak? Tym plikiem się generalnie nie przejmujemy i jego nie ruszamy, tak? Generalnie wszystko robimy z polecenia composer i z composer.json. O! Czasami się zdarza, że rzeczywiście coś zepsujemy. Wtedy ręczna edycja tego pliku pomaga. On jest też opisany w dokumentacji, no generalnie można z tym dojść do ładu, ale na co dzień tego pliku nie edytujemy. Okej. Okay. No i właśnie ręczna edycja, nie wiem, czy by dała radę, jeżeli ten hash jest haszem z tego, nie wiem, jakim algorytmie. Proszę? Wątpię. Okej. Okay. Czy to generalnie mniej więcej jest właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć o samym komputerze i o tym, jak rozumiem to pakietami? Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to proszę zadawać, tak? Powinniśmy tego zamierzać już na poziomie composer.json, zamiast polegać na composer.log, który musi dać przez
Znaczy... Czy u nas w firmie za usunięcie komputer lotu, no generalnie nie wiem, jaka byłaby kara. Nie wiem. Fiksowanie bugów przez miesiąc na przykład, tak? Możesz jeszcze raz? No, niby tak, ale jak mówię komputer lot, ty nigdy nie utrzymujesz na zasadzie, że coś z nim robisz, tak? Ty go generujesz przy zawsze przy... System kontroli wersji bardzo pomaga, czyli po wykonaniu polecenia Composer Install, jeżeli Composer w ogóle nie znajdzie żadnych update'ów, update'ów do czegoś, co my dopisaliśmy, tak? Bo generalnie do aktualizacji służy polecenie update, mówię, stosować to z magą, a polecenie install, to na przykład jak dopisaliśmy jakąś nową zależność, tak? I wtedy będziemy widzieli, że plik Composer JSON Composer Log się zmienił. Jak sobie zrobimy, GIF-a, to będziemy widzieli, co tu dokładnie zostało zmienione, tak? I teraz kolejna rzecz, ludzie się często pytają, a co będzie, jak ten upgrade się nie uda? Znaczy na takiej zasadzie, że ja sobie zrobiłem upgrade, ale jednak był bug, tak? I to nie działa. Co zrobić? Wycofać jeszcze lokalne zmiany z Composer Log i uruchomić Composer Install jeszcze raz. Ponieważ semantic versioning mówi o tym, że wiesz, chcę mieć bugfixy, prawda? No bo wiesz, bugfixy się, znaczy błędy się zdarzają. Miejmy nadzieję, że bugfixy też. Więc jeżeli używasz na przykład tego monologa, no to generalnie chcesz mieć zazwyczaj wersję 1.0 gwiazdka. Ponieważ to oznacza, że chcesz mieć zawsze aktualną, działającą wersję monologa wersji 1.0, tak? Bardziej na takiej zasadzie, jak ja powiedziałem, czyli wersjonuj sobie loga i najprościej zrób tak, zrób Composer Update, uruchom testy, jak przeszły, to fajnie, jak nie przeszły, wycofaj zmiany, nie komentuj tego jeszcze, wycofaj zmiany z Composer Log i uruchom Composer Install jeszcze raz, zostanie zainstalowana poprzednia wersja. Pytanie? Tak? Przepraszam, ale naprawdę nie słyszę, czy możesz głośniej? Można? Można, oczywiście. Masz jeden problem, w tym momencie jakby, to ty decydujesz, do jakiej wersji, sam sobie musisz to aktualizować ręcznie. Ty musisz poszukiwać, jaka była najnowsza wersja backfix i sobie do niej aktualizować. Możesz. Ale to narzędzie jest generalnie na tyle sprytne, że ono to załatwia za ciebie. I aha, zaraz pokażę, bo właśnie to, co ja do tej pory powiedziałem, to jest zarządzanie zależnościami. Composer robi jeszcze jedną rzecz. Czyli twoja wersja jest dobra, tylko że, no, tak jak powiedziałem, jak jeszcze będziesz miał kilka projektów, tak, prowadzisz 10 projektów, to naprawdę nie chcesz tej samej, wiesz, zależności aktualizować w każdym z osobna i się zastanawiać, czy na pewno do dobrej wersji. Wchodzisz w takie, wiesz, tutaj już filozoficzne dygresje, że no niestety z braku czasu ja nie będę w tobie. Znaczy to jest twój wybór, tak? Jeżeli chcesz rzeczywiście sobie wszystko zafiksować, okej, okay, nie potrzebujesz komputera. A może potrzebujesz? Może ci się przyda właśnie z tego powodu. Ponieważ komputer obsługuje jeszcze jedną rzecz. Autoloader. Mamy zawsze ten problem, że jak instalujemy jakąś bibliotekę, no to trzeba jakoś załadować te klasy z tej biblioteki, prawda? No i teraz te klasy, no zazwyczaj tak, jedne mają definiują swoje autoloadery i trzeba je requireować. Inne klasy, na przykład, nie mają autoloadera. Trzeba kombinować, jak załadować te biblioteki, te klasy tej biblioteki. Im więcej jest w tych bibliotek, używających różnych standardów,
autoloader mógł się w końcu z sobą pobryć? No nie wiem, no chyba każdy miał kiedyś ten problem i on nie jest fajny do rozwiązywania. Tak? Lepiej programować niż konfigurować autoloadery. Więc każda biblioteka zdefiniowana w komputerze, ona definiuje, w jaki sposób ją ładować. I teraz wracamy do tego naszego pierwszego przykładu z monologiem. Zainstalowaliśmy sobie monologa. Tak? Mamy już w vendorze monologa. No ale chcielibyśmy coś zrobić, napisać jakiś skrypt. Co zrobić, żeby móc tego używać? Generalnie w naszym bootstrapie dajemy tylko tam jedną linijkę. Require vendor autolog. Koniec. Generalnie to jest ostatni require, jaki włożyliśmy w tym projekcie. Nie mamy potrzeby używania więcej. Znaczy, okej, jak ktoś tam chce załadować system z klasą czy coś, to okej, to może być używał require'ów, ale klasy wszystkie już nam się załadują. Composer to zadba. Composer dla każdej biblioteki sobie zarejestruje autoloader i on będzie działał, tak? Czyli w pierwszej linijce dajemy require ten link, czyli vendor autoload, a później już po prostu używamy. Czyli to sobie dostępne linki z naszego skryptu, po prostu używamy new nazwa klasy. One się same załadują. Ale, tak jak mówię, to jest zrobione dzięki standardowi PSR0. Znaczy, czy to jest jasne, tak? I co jest w tym wszystkim najfajniejsze, że jeżeli na jakimś etapie tworzenia naszego projektu zdecydujemy się na dołożenie nowej biblioteki, to ją po prostu dopiszemy do Composer JSON, zrobimy Composer install i już. I po prostu możemy gdzieś w kodzie napisać new klasa z tej biblioteki i ona się załaduje. Nie musimy wstawiać żadnych require'ów, ani konfigurować autoloaderów. Jeżeli w naszym bootstrapie jest załadowany autoloader Composera, sprawa jest załatwiona. Bardzo pomaga tutaj standard PSR0. Dużo osób zgłosiło się, że wie, co to jest, ale no, każdy generalnie zna mapowanie klas na ścieżki w Zendzie. Chyba każdy zna, albo w Pirze. A dobrze mówię. Okej, ja już się poddaję. Dobra, więc no wiadomo, to jest ta konwencja taka z podkreśleniami. Czyli nazwa klasy składa się z kolejnych wyrazów rozdzielonymi podkreśleniami. A teraz gdzie szukać tej klasy? No szukamy w takiej strukturze katalogów, jak jest pierwszy katalog, podkreślenie jakby to jest separator katalogu, schodzimy do kolejnego katalogu, kolejnego, kolejnego i bierzemy stamtąd tą klasę. Tak? To był generalnie hack, bo nie było namespace'ów. Nie było namespace'ów, więc trzeba było tak sobie wymyślić nazwy klas, żeby sobie nie wchodzić, żeby biblioteki na siebie nie nachodziły. Generalnie teraz są już namespace'y i one są fajniejsze do tego. I ulubiony nasz separator namespace'ów PHP, czyli backslash, on jest jakby separatorem katalogów. Czyli konkretnie klasa, która nazywa się tutaj Doctrine Common Isolated Class Holder, jej szukamy w katalogu tam, gdzie mamy nasze vendory, w podkatalogu Doctrine, w podkatalogu Common, a klasa będzie nazywała się Isolated Class Holder. To jest generalnie tak proste i super przykład. Generalnie, jeżeli widzimy, że gdzieś jest używana klasa, która ma taką nazwę, taki namespace, Doctrine Common Isolated Class Holder, od razu wiemy, gdzie jej szukać. Od razu. Poznamy jej ścieżkę. W tym standardzie Zenda Pera to generalnie też znamy tę ścieżkę, ale no, wiele projektów robi tak, na przykład Amazon Web Services API, że no, katalogi, klasy są po prostu wyznane do jednego katalogu i tylko ich class holder wie, gdzie tego szukać. Na szczęście, i to jest trochę trudne do pożenienia, bo generalnie, jeżeli sobie autoloader, który implementuje PSR0, są dostępne implementacje takich autoloaderów i na przykład classloader, komponent Symfony jest dostępny, można sobie go zainstalować po prostu tylko ten jeden autoloader i on będzie zawsze nam ładował klasy zgodne z PSR0. PSR0 obejmuje zarówno namespace'y, jak i podkreślenia. Czyli to obydwa te standardy nazywania klas. Ale jeżeli mamy teraz bibliotekę, która się tego nie trzyma, no to dalej musimy dopisać swoje autoloader. W Composerze nadal to instaluje, tylko jest jedna różnica. Jeżeli instaluje Amazon Web Services API z Composera, to ci ludzie już autoloadera skonfigurowali za mnie i Composer mi go zarejestruje. Dlatego o ile to zrobili poprawnie,
to ja nawet nie wiem, czy tam nie ma PSR0. Tylko po prostu sobie używam tych klas. Nie ma działania. To przykład życzenia, także bardzo mi ułatwiło. Zamiast konfigurować autoloadery, mogę po prostu napisać, co chciałem. OK. To teraz na szybko jeszcze packagist. To jest to, o czym mówiłem. To jest repozytorium. To jest repozytorium pakietów, czyli tam, gdzie się wyszukuje pakietów. To jest domyślne repozytorium dla kompozera i powiedzmy takie główne. Każdy może sobie tam zarejestrować swój projekt, czyli jeżeli stworzyliśmy jakąś bibliotekę i chcemy, żeby kompozer go instalował sam, to po prostu wchodzimy na kompozera i tam sobie tworzymy nasz projekt, rejestrujemy się i sobie dajemy ten. Żeby korzystać z kompozera, pakiet niekoniecznie musi być zarejestrowany w pakietzyście. Czyli, do tego zaraz dojdziemy, są inne źródła pakietów niż pakietzyst, ale zarejestrowanie pakietów w pakietzyście jest strasznie łatwe sprawę. Ponieważ po pierwsze jest wyszukiwarka, to jest to, co mówiłem. Na pakietzyście sobie wyszukujemy jakieś, jest chyba, nie wiem, gdzie jest widoczne. Aha, to jest to na głównym generalnie pakietzysta. A wyszukiwanie wygląda tak, że wyszukałem symfony. No i widzimy, że jak chcemy zainstalować symfony, to naszym kluczem jest symfony slash symfony. Mamy tutaj wymienione wersje, których możemy używać. Czyli generalnie bardzo pomocna rzecz. I projekty nasze powinny być tutaj generalnie open source'owe wrzucane i dzięki temu wszyscy będą je mogli bez problemu instalować. Natomiast Composer obsługuje też inne typy repozytoriów. Typ Composer to jest właśnie pakietzyst, ale możemy też podać po prostu link do systemu kontroli wersji. Obsługiwany jest SVN, Mercurial, Git. Wystarczająco chyba. Czyli generalnie, jeżeli mamy na przykład repozytorium na GitHubie, to możemy do niego podać linka, on zostanie ściągnięty i zainstalowany na dom. I jest też typ, czyli jak mamy gdzieś paczkę teraz, możemy po prostu zainstalować też, to też się tak da, aczkolwiek powoli, to jest powolne i niezbyt zalecone. Jest też typ package, czyli już naprawdę, żeby zrobić paczkę, którą chcemy jakąś komuś udostępnić, żeby on ją mógł instalować z kompozera, package to jest po prostu zipball, tak? Bierzemy nasze klasy, wrzucamy je do zipa, wrzucamy na S3, gdziekolwiek, na jakiś statyczny hosting i mamy. Podajemy komuś tego URL-a, on sobie go może dodać do pakietzysta. Ważne, żeby tam był kompozer JSON zdefiniowany w tym. Jeżeli nie ma, to jest też możliwe, troszkę więcej trzeba sobie napisać w zależnościach. To nie jest takie proste, że się daje tylko require, ale trzeba troszkę więcej rzeczy zdefiniować. Dla zainteresowanych odsyłam do dokumentacji. Satis, ponieważ pakietzyst to jest taka aplikacja napisana w Symfony, ale ona używa wyszukiwarki, tam jakiegoś Lucina i tak dalej, ma użytkowników. Nie każdy tego potrzebuje. Niektórzy chcą mieć po prostu. Najprostsze przykłady są firmowe repozytoria, tak? Chcemy mieć odpowiednik pakietzysta, ale nie chcemy instalować całego pakietzysta, żeby dawać dostęp do repozytorium, wyszukiwarki i tak dalej. Nie potrzebujemy tego w firmowych projektach. Ale chcemy mieć mimo wszystko taki kanał dostępny, więc to jest Satis, generator takich. To jest taki minimalistyczny odpowiednik pakietzysta. On nie ma interfejsu webowego. Ona po prostu instaluje te pakiety w katalogu webowym i znaczy możemy to udostępnić przez serwer HTTP i to działa. Właśnie otworzą przydatne, jak tworzymy prywatne repozytoria, jakiś zamknięty kod, który nie chcemy instalować, mimo wszystko kompozera. Ok. To generalnie to wszystko. Także generalnie prezentacja jest link, także tutaj jest link, można skomentować, komuś podobało czy nie. No i czy są jakieś pytania jeszcze może? Tak? Co jeżeli jest nie działa, to z twórcami kompozera, no i tak, bo GitHub jednak czasami nie działa. I to zdarza się, czasami takie czkawki. To jest problem. Tak, to jest problem. I tutaj rozwiązaniem jest, moim zdaniem, to jest moje zdanie, że nie powinno się podawać swoich paczek jako linków do repozytorium, tak?
Ja nie chcę, żeby ludzie instalowali mój kod z mojego repozytorium. Z kilku powodów. Mogę wyjaśnić, jak to jest. Generalnie ja powinienem utworzyć przynajmniej tego zipbola i go gdzieś wrzucić. To jest dużo szybsze, ponieważ ściąganie jakiejś wersji z GitHuba wymaga ściągnięcia całego repozytorium i wyczekotowania tego tej jednej wersji. Natomiast taki zip to się ściąga bardzo szybko. Szczególnie, że nie ma tego procesu łączenia się z GitHubem i tak dalej, to trwa długo, tam wyszukiwania tych wersji, tagów i tak dalej. Tylko no, jeżeli nie mam tego zipa, no to generalnie ściągam sobie tego zipa, jeden request http, tak rozpakowuję i mam. I moim zdaniem, i teraz, takie statyczne repozytorium z zipami, bądź też paczkami pera, co ja bym osobiście wolał, bardziej paczki pera niż te zipy, to jest generalnie super rozwiązanie dla mnie, ponieważ to się bardzo łatwo mirroruje, tak? To jest statyczny katalog jakiś na serwerze HTTP. Także zrobienie tego mirrora to jest moment, tak? Moim zdaniem w ten sposób powinny być rozprowadzane pakiety, tak? Wiesz, repozytorium to jest narzędzie dla programisty, który to rozwija. No, to jest właśnie ten problem, że mamy za bardzo się uzależniamy od GitHuba, tak? I uważam, że tak nie powinno być. Ale twórcy kompozera generalnie oni tutaj nikomu nie narzucili, że należy korzystać z GitHuba. Ja powiedział, że jest lenistwo ludzi, którzy udostępniają paczki. No, że ja ustawiam skomitowałem na GitHuba, to nie są ludzie tam postrzegają. Swoją drogą jestem ciekaw, jaki GitHub ma ruch sieciowy. W sensie, ile tam razy jest pobierane na przykład Symfon albo Zend, ale to musi być spore. To jest moje zdanie. Nikt nie nakazuje właśnie podawać bezpośrednio źródeł na GitHubie, tak? Ja, poza tym, jak ja widzę, że ktoś tworzy paczki, przynajmniej, że je taguje na GitHubie, tak? To ja widzę, że ten facet dba o to, że on myśli o tym, że są kolejne wersje jego biblioteki, a nie po prostu jakieś kolejne komentarze. Jak się zepsuje w jednym, to naprawię w drugim, nie? No dobrze, ale skąd ja biedny człowiek mam wiedzieć, którego komita powinien używać, tak? Więc należy tagować semantic versioning, ale najlepiej to w ogóle produkować jakieś paczki. Chociażby prosty skrypt, który to wrzuca do zipa. Okej, nie będę się rozwodził dalej, ale jest taki pomysł, bo w ogóle można... Jeszcze dalej jest na GitHubie. To niewiele da. No, to jest problem. GitHub nie jest nigdzie mirrorowany. Jak on pada, to jest... No już by to mieli wiele razy. Jeszcze mam pytanie, to jest kompozytor, że jest jeden problem, na który ja się napotkałem w swojej pracy. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia. Generalny problem polega na tym, że na serwerach produkcyjnych w mojej firmie jest zainstalowany IonQ. I niestety kompozytor IonQ się gryzą. Czyli generalnie aktualizacja albo instalacja zależności polega na zdecydowaniu włączeniu IonQ w konfiguracji PHP, zdecydowaniu HTTP, instalacji. I znowu włączenie IonQ'a. W moim przypadku to pewnie jest kosztowny proces, tak? Ale dla niektórych taki proces może być bardzo kosztowny. Znaczy, co ci powiem, tak? IonQ to nie jest nic standardowego, prawda? Także no, niejako sam się trochę skazujesz na problemy. Jedyne, co mógłbym zaproponować, to jest to, że tam są takie hooki. No nie powiedziałem o tym do końca, ale tam są takie hooki post-install. I tam można sobie na przykład Symfony tam czyści cache'a i instaluje jakieś asety. No mógłbyś się tam podpiąć. Na taki hook post-install i sobie zrobić to, co tam potrzebujesz. No, to jest raczej problem, wiesz, IonQ'a, tak? W sensie, no nikt nie jest w stanie zrobić narzędzia, tak, które zadziała z wszelkimi możliwymi rozszerzeniami PHP, a szczególnie takimi, tak? To jest generalnie to source i tam się coś dzieje i no, nikt za to odpowiedzialność nie weźmie, tak? No to nawet się te posłuchy to się uzyskać. Okej. Coś jeszcze? Jakieś pytania? Znaczy czasu już mamy bardzo mało, także koniec ostatnie pytania, a jak nie, to ja dziękuję wszystkim.